Hej, znowu Punia 7, to był dalszy ciąg Arkanum, kopalnia Czarnej Góry. Okej, okay. Tego pana już złupiliśmy, więc kolejny, czemu kolejny zwój z wykrycia i idziemy dalej. Co to? A, ty. Okej. Okay. Przez okno również można Virchil, czemu by nie? No i nic więcej tu nie ma, nawet pułapek nie ma. Jakiś biedny musiał tu mieszkać. No dobra, a tutaj może? Skrzynia. Również niezapołapczona. Że ten pan nie był biedny, ale był głupi. Krytyczne pudło. No coś zdarza się. Czy mam kogo leczyć? Tak, mam siebie. Mogę siebie uleczyć. Więc to zrobię, żeby szczędzić trochę Virgilowi wytrzymałości. Oj, okej, okay, dobra, ale się bijcie. Ty nic nie masz? Tylko 2 złota. Ten pan jest martwy i biedny. Albo najpierw był biedny, a teraz jest dodatkowo biedny i martwy. Okej, okay, dobra. Co tu mamy? Nic szczególnego. Łóżeczko. Niestety nie można spać. Nie wiem dlaczego. Chociaż to jest przyjemne łóżeczko. Komu to przeszkadza, że wokół roi się od pułapek nieprzyjemnych stworzeń? O, patrz, ciebie nie złupiłem. Coś za niedopatrzenie. Jak nieprzyjemnych stworzeń, wilków, jakichś kamiennych stworzeń, innych rzeczy. Ale nie wybieramy sobie okoliczności przyrody. Musimy żyć tak jak... Tak jak się uda. A skoro wypoczynek oznaczałby wydłużenie tego żywota, to czemu by nie? Ale nie, nie. Nie można, bo nie można. Okej. Okay. Pies zerwał strzałę. Tak, stary pistolet strzałkowy. Najgorsza możliwa broń pociskowa w grze. Nic nie ma powodu, aby ją podnosić. Okej, dobra. Teraz zapisujemy sobie, ponieważ tutaj jest sporo. Sporo rzeczy do wybicia. Kto opuścił broń? Virgil opuścił broń. Teraz macha swoim toporem. Nie, a może młotem? Tym magicznym młotem zaczął machać. Virgil, ryzykujesz. Nie ma miejsca. Jak to nie ma miejsca? Ja widzę mnóstwo miejsca. Virgil, trzymaj. Nie używaj tego młota. W sumie widzieliśmy go już, więc wiemy, że na pewno to jakiś dobry młot. Ale tam... whatever. Aha. Dobra, dobra. No i tam się już czai tych stworzonek trochę więcej. Szaman mu pies. O, patrzcie, pospał się. Mam dobry sposób na pobudkę. Ale wiecie co? Nie, nie, nie. Najpierw sobie wezmę mój sztylecik. Tak, sztylet. Dzięki. I... pobudka! No, to musiało chyba ze 4 trafić, więc... z pewnością się opłacało. Aha. Dobra, jeszcze tutaj możemy 3 zasadzić. No i awans o poziom, fajnie. Wow, wow, tam jeszcze ile ich jest. Im się z pewnością przyda parę kul ognistych. A jeszcze stać nas na jedną. A jakbym sobie podrynkował, mógłbym jeszcze parę puścić, ale... ale nie są aż tak potrzebne.
Okej, tutaj skupili się blisko moich, więc już bardzo nie będę ich fireballował. Okej. Było dużo łupieżców, teraz jest dużo ciał do złupienia. Jej. Nasza ulubiona robota we wszechświecie. Zaawansowaliśmy o poziom, więc możemy się zacząć zastanawiać nad tym, co wziąć następne. Ja już się trochę nad tym zastanawiałem. Wziąłem pod uwagę to, iż pies całkowicie wyciąga wszelkie normy zabijania rzeczy, jakie na razie potrzebujemy. I pomyślałem, że moglibyśmy ponieść dalej percepcję. Czy nie percepcję, przepraszam. Perswazję, o tak. Byśmy nauczyli się na ekspert. Poziom ekspercki. A to mamy już 10 z tego błogosławieństwa, więc moglibyśmy się szybciej tego nauczyć. Więc to będziemy robić. Tak. 11. Przy 12 pewnie dostaniemy zwiększony limit towarzyszy, więc będzie fajnie. Okej. Dobra, co my tu mamy? Dużo pustej przestrzeni. Jak na razie pułapek troszkę mniej niż na poprzednim poziomie. Czy to jest ten korytarz, o którym myślę? Długo się zapewne dwoje. O, pułapki. Chwila. O, to było coś, czego nie zbadaliśmy. Tak, wiem. Ciekawe rzeczy jakieś to są, ale nie. A może nie. Może nie mieliśmy tutaj dostępu. Okej, bzyt. Bolące bzyt. Szczęście Virgil czuwa. Virgil cały czas czuwa. No dobra, a tutaj co mamy? Zapewne więcej pułapek. Okej. Dobra, Virgil już nie może czuwać, ponieważ się wymanił. Szczęście mamy dużo tego. Wow, nie chciałem tego użyć na sobie, sorry. Chciałem to użyć na tobie. Okej. Teraz pora, żebym ja zaczął również coś pomagać. Szlifowany diament. Bierzemy wszystko. Przy okazji rozbudzacz, Virgil. W sumie wiecie co? Skrudys. Okej, okay, Magnus się otruł. A za dużo mu na tym nie pomogę. Nie mam chyba żadnej trutki. Nawet gdybym miał, to prawdopodobnie i teraz nie znajdę. Okej, okay, dobra. Co my tu mamy? Okej, okay, więcej gryzoni. Trochę się podle... No, siebie mają na myśli. I Magnus, znowu potrzebujesz leczenia. No dobrze, że mam całą masę tych leczniczych. Nie muszę się za bardzo szczypać z tym. Nitroglicerina. Brzmi jak fajny drink do wypicia. Ja tutaj już byłem, ale w górę jeszcze nie szedłem, więc pójdziemy teraz. Okej, okay, co my tu mamy? Nic. Okej, okay, tam jest ten korytarz. Może się zastanawiacie, co mam na myśli mówiąc ten korytarz. Za chwilę się dowiecie. Okej. Okay. Się tutaj zaczyna. A to musiała być jakaś siedziba
Władcy klanu. No, zamknięte. Więc to jest dobry moment na to, żeby wszystkich poczekać. Poczekaj. Poczekaj. A ja wezmę sobie ognistą kulę. Okej. Okay. Dwa tylko kryształy z Katoru. Tak się wszystko nie nazywa? Tak, kryształy z Katoru. Ale cóż. Było warto. No dobra. I to jest już ten korytarz. Zostawiamy tutaj wszystkich członków drużyny. Nie będą nam na razie potrzebni. Kogo by przeszkadzali. Chcieli, to jest krwi. Pewnie zastanawia was, dlaczego tu jest tyle krwi. Bo jest prosta, ponieważ korytarz roi się od pułapek. W sumie nie aż tak bardzo się roi, ale... Okej, dobra. Nie potrzebuję dodatkowych obrażeń związanych z latającymi strzałami, piłami tarczowymi, minami, zatrutymi strzałkami i tak dalej, i tak dalej. No, gdzieś już chyba dochodzimy. Gdzieś już na pewno dochodzimy. O! Skrzynia. Dobra, tą truciznę mogę jeszcze przeżyć. No i patrzcie! Chyba mamy sprawcę tych wszystkich pułapek. Czemu tu przybyłeś? Ja nie mam zamiaru stąd iść. Pluję na osądy klanu koła. Kukły elfów, do tego doszło. Muszę przyznać, że wstydzę się za siebie i mój ród. Nie rozumiem. Ja tu jestem tylko po to, by odnaleźć klan Czarnej Góry. Zdrada była. To... Ja, klan koła, wszyscy zdrajcy, zesłani w rozpacz bez nadziei. Na powrót! To Stenar i ten chłopiec. Stenar i Bates. Wszyscy ponieśliśmy ciężar wstydu. Kim jesteś? Gudmund, zgniatacz metali z klanu Gór Czarnych. Jestem zhańbiony, zdrajca, ale nie. Co zrobić trzeba, zrobiłem, tylko ja stałem się za tym, co właściwe. Nie tobie osądzać moim, jest najsurowszy osąd ze wszystkich. Chyba trochę ma pokręcone. Gdzie jest twój klan? Utraceni swojej rozpaczy, wyspa śmierci, nienawiści, przeklęte miejsce sądu. Nie rozumiem tego, co usiłujesz mi powiedzieć. Spójrz, słup prawdy, aby uzyskać odpowiedzi. Za długo mój już mój umysł był pożerany przez moje pułapki i tych, którzy czekają, abym się potknął i okazał słabość. Oni tu są, czekając, ukrywając się w cieniach. A ty jesteś tu od 70 lat, stawiając pułapki i czekając? Moje pułapki sprawiają, że jestem bezpieczny. Nasze domy muszą być chronione. Do końca dni wiele zła w ruchu. Okej. Dobra, nie zabijemy go. To by było chyba troszkę złe. Zabijać go, tak. Moglibyśmy ulżyć w cierpieniach, ale co tam. Okej. Magnes, metalowa klamra. Co tam? Dobra. To oczywiste, że ten słup jest krasnoludzkiej roboty. Jego przód jest pokryty ostro wyrytym pismem, które nie wydaje się częścią początkowego wzoru. Czytelniku, więc iż poniższe słowa nie z powodu dumy zostały wyryte, ale z konieczności przekazania potomnym następujących słów. Ja, Gudmund, zgniatacz metali, nie przyjąłem wyroku nałożonego na mnie przez klan koła. Wygnanie klanu Czarnej Góry na Wyspę Rozpaczy pod pretekstem zbrodni przeciwko cywilizacji krasnoludzkiej, a dokładnie zadzielenie się z ludźmi krasnoludzką techniką, stanowiło większą zbrodnię od tego, co miało pierwotnie pomścić. Powierzam temu głazowi osąd Logeira i jego klanu, którzy w swoim szaleństwie dopuścili się do tego, by elfy wymuszały na krasnoludach swe racje. Dzień, w którym przybyły elfy prowadzone przez radzieckich wojowników koła, był tym dzień, kiedy moje przeznaczenie zostało spisane na kamieniu. Gudmund, zgniatacz metali, nigdy nie zostałby wygnany na mocy wyroku wydanego przez elfa. Niezależnie od tego, jak nieprawdziwa wina byłaby osądzona.
Głos rozsądku, który tak często przecież słychać wśród krasnoludzkiej rasy, został zgłuszony krzykiem, w którym słychać było żądania wygnania ludzi z ich ojcowizny. Dzieci Batesa sprzedały światu to, co było dla krasnoludów ich dziedzictwem oraz wiecznym i niezbywalnym przywilejem. A ponieważ był on podwładnym Stenara, to kwestia winy pozostaje jasna i jednoznaczna. Ten dzień zostanie na zawsze zapamiętany przez gniatacza metali. W czasach, kiedy najbardziej dumny ze wszystkich klanów może zostać wygnany przez prymitywnych elfów. W czasach, kiedy krasnoludy mogą się takim wydarzeniom przypatrywać i nie wyciągać swoich toporów, zgniatacz metali musi zdusić sobie to, co dyktuje mu instynkt. Robi to, ponieważ ktoś musi zadbać o to, by następne pokolenia zapamiętały te najciemniejsze z mrocznych dni. Krzyczę głośno, aby moi bracia usłyszeli ten krzyk i powstali, aby rozpocząć walkę z niesprawiedliwym wyrokiem wydanym przez klan klanów. Krzyczę nieustannie. Okej. To przynajmniej wiemy, co się już stało. Mniej więcej. Okej, więcej pułapek. Więc jednak nie będę oszczędzał na tym zwoju. Więc rekonstrukcja wydarzeń. Bates przybywa do klanu koła, oni się z niego wyśmiewają. Ten bierze wynalazek maszyny parowej, którego nikt nie korzystał. Dzieli się nim ze światem zewnętrznym. Jakieś elfy naciskają na klan koła. Ten jeden z najwyższych klanów krasnoludzkich, aby ukarały klan Czarnej Góry. Klan Czarnej Góry zostaje wygnany na jakąś wyspę rozpaczy. Miła nazwa. No i cóż. I to tyle. Więc już wiemy, dlaczego Bates nigdy więcej nie spotkał klanu Czarnej Góry. Okej, dobra. Więc możemy mu przekazać to, czego się dowiedzieliśmy. Okej. Mamy ten ładny zwój, który nazywa się Zwój Wyjścia. Użyjmy go, ponieważ czemu by nie. Mój ekwipunek się mocno zapełnił. Posprzedajemy to wszystko. My to wszystko posprzedajemy, ale w tarancie. 9000 sztuk złota. Stoimy całkiem pewnie z kasą. Żebyśmy jakoś jej potrzebowali na razie. Będziemy potrzebowali jej w tarancie do ponaprawiania naszych rzeczy. O tak, przyda nam się. Dalej. Kolejny gość. Z molochańskiej ręki. Ależ oni lubią umierać. Mogliby nosić ze sobą więcej złota. Sztylet mu też zabiorę. Aż te sztylety da się gdzieś opchnąć. Więc gdzieś mam na myśli... całkiem konkretny sklep. Mi towarzyszy 2. Okej. Mam już trochę mało czasu, więc... rozmowę z Batesem przeprowadzę w następnym odcinku. Ale dzisiaj jeszcze zdążymy sobie pójść do Kowala, obchnąć część rzeczy ponaprawiać. Fizyk zamordowany. Nie, jestem prawie pewny, że nie miałem w tym udziału. Okej, dobra, to jest Kowal. Czy możesz ponaprawiać? O, może coś zreperować, więc za 9 sztuk monet. Prawie do maksa. Okej. Za 30 sztuk monet. To już troszkę droższe. Wow. Patrzcie na ten cały... to cały szmelc, który tu przyniosłem ze sobą z tej kopalni.
że ty będziesz chciał coś z tego kupić, na przykład to nie. Granatnik. Ciekawe rzeczy to sprzedaje. Tego też nie chcesz kupić, okej. Okay. Co? Kwipunek. Oddaj ten topór Magnusie. Zdecydowanie go nie potrzebujesz. O, i brak obciążenia, fajnie. Będzie szybciej machał tym swoim toporkiem. Okej, okay, dobra. Może jeszcze mi się zmieści ten topór, który ma Virgil. Znaczy mod. Aż coś mi mówi, że ten... ta... nawet niezidentyfikowany młot ma lepsze statystyki niż ten młot dobrej kości, więc... więc jego nie potrzebujemy. Tak, ciach. Tego też nie potrzebujemy, ciach. Czy masz coś może ciekawego? Ma ćwiekowaną zbroję skórzaną, którą chcę sprzedać za całkiem sporą kwotę. Bo to by całkiem niezła opcja dla nas. Znaczy dla mnie, kiedy nie mam zbroi. Aż mi się zepsuła, a ciężka to zbroja, więc... więc nie. Okej, okay, ma kolejną rękojeść. Sobie wezmę. Zatruty miecz. Łuk kompozytowy. Fajne rzeczy. A nic więcej nie potrzebuję. Kwipunek, tak, ty weź sobie to. Jak będę potrzebował, to sobie będę mógł w każdym momencie skonstruować nowy wyważony miecz. Po tych wyważonych mieczy. Ponaprawiam im. Ten topór wzmacniany. Ten topór. Ta, a ty? Też mi oddaj to. To jest w pełni sprawny. Nie, nie mały handel. Zreperować to. Dzięki. I dzięki. O! Gość naprawdę świetnie reperuje. Próby naprawiania rzeczy samemu zazwyczaj kończą się... znaczy samemu, na niskim poziomie zdolności zazwyczaj kończą się obniżaniem maksymalnej wytrzymałości przedmiotu i niewielkim przywróceniem jego wytrzymałości, więc... więc ten gość jest naprawdę dobrym naprawiaczem. Tryby i trybiki. Zobaczmy... co ty będziesz chciał kupić? To ci się nie przyda. Jak to ci się to nie przyda? Fajna rzecz ci się nie przyda. Nic z tych rzeczy też nie chcę kupić. Hełm z goglami. Nie, dzięki, nie potrzebuję. To jest ani, nie potrzebuję. Tawerna to nie. Do mody. Czy może będzie chciał poskupywać? Tak, będzie chciał poskupywać pierścionki. Więc mu je posprzedajemy. Nie potrzebujemy ich. Do niczego. Ta, chciałbyś to kupić, a ja ci tego nie dam. Jeszcze tutaj jest elegancki pierścień. I co? I to chyba tyle. Klejnotów nie chcesz skupywać, szkoda. Może sklep wielobranżowy będzie chciał kupić. Zobaczmy. Okej, okay. Mają bandaże, więc to sobie wezmę. Aż bandaże zawsze się przydają. Mają ciasteczka. Jakkolwiek słodko brzmią, nie potrzebuję. Okulary. Mnóstwo rzeczy takich... do reperowania, znaczy do przywracania zasobów, ale te poznajdowałem. Okej, okay, dobra. Wiecie co? Spojrzę z tym, co ma Magnus. Chcę mieć przynajmniej dwie sztuki każdego z materiałów. Ponieważ mogą się przydawać do składania ofiar bóstwom. No, również do innych rzeczy. Kryształy z kortu to chyba przydadzą się do czegoś jeszcze innego. Okej, okay, dobra.
Nieszlifowany rubin. Ty chyba w ogóle nikt nie potrzebuje. Szlifowany diament też tego chyba nikt nie potrzebuje. Geoda. Zatrzymamy sobie dwa. Nieoszlifowany szmaragd też pas przydaje. Okej, okay, mam jeszcze dwa szmaragdy. Szafiry też pas przydaje. Dalej więcej nieoszlifowanych diamentów. Nara. No i cóż. No i to tyle. A, jeszcze tutaj jest jeden nieoszlifowany. Kryształy sobie zatrzymam. Okej. Okay. No i trzymaj, Magnus, te rzeczy. To, jeszcze to. A, jeszcze ten pierścień mogę sprzedać. Jeszcze mam sporo amunicji do sprzedania. Chcesz kupić? Ta, chcesz kupić. Fajnie. To też. To. No to nie chcę tego kupić. To też szmelc. Na szczęście nie jest ciężki, więc sobie potrzymam. Aż znajdę kogoś, kto to kupi. Coś jeszcze potrzebuję sprzedać? Chyba nie. A jeszcze drugi mam miedziany pierścień. O, nie, on nie chce kupić. Co za szmelc. Miedziany pierścień nie służy dla elektryków. Mogą robić sobie naładowany pierścień. Tak, ten pierścień noszący go sobie zwiększony refleks i siłę. Fajna rzecz, jak się jest elektrykiem. Ja nie jestem. Zdecydowanie nie. Okej, dobra. I to by było tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Jesteśmy chyba ponaprawiani. Tak, ty masz okej zbroję. Tobie jeszcze trzeba zbroję naprawić. Więc tym się zajmę w następnym odcinku, w którym również porozmawiamy z panem Batesem, ustalimy, co to jest Wyspa Rozpaczy, jak się tam dostać i zapewne się tam wybierzemy w najbliższej przyszłości. Więc póki co dziękuję wszystkim za uwagę. Na razie.